Witam Was, nocni gracze, z tej strony K-Wolf, a to jest Północne Granie. Dzisiaj mam dla Was grę, która została zarekomendowana przez pan Spiritus.pl, którego w tym momencie pozdrawiam, a nazywa się ona Calm Time, czyli Spokojny Czas. To gra, która powstała jako kolaboracyjny projekt, czyli współpracy z Madness Works, Review Lab and Bellini Virgil. Niestety nie jestem w stanie powiedzieć Wam zbyt wiele na temat tej gry, oprócz tego, że została ona zrobiona w ramach konkursu Game Jolt Contest 10 w ciągu tygodnia. Jest to gra darmowa, dostępna właśnie na stronie Game Jolt. Link oczywiście będzie w opisie. Więc zaczynamy, ponieważ nie jestem w stanie przewidzieć, o czym ona jest. Widziałem jedynie na screenach, że ma bardzo, bardzo specyficzny styl graficzny. Pan Spiritus.pl powiedział mi, że grafika nie jest najważniejsza. Jak najbardziej nie. Są gry, które po prostu mają bardzo ciekawy artystyczny styl. I ja takie gry też bardzo lubię, bardzo je szanuję. Więc zobaczymy, z czym to się je. Nie ma żadnych opcji niestety. Więc zakładam, że to będzie gra na jedno posiedzenie. Nie będę mógł zapisywać stanu gry, więc może to być troszeczkę dłuższy odcinek niż zwykle, ale niestety czas mam też ograniczony, więc zaczynamy. Żyję w małej chatce, odizolowanej od reszty miasta. Cisza jest prawem w takim miejscu. Mój dom przypomina prawie więzienie, z którego nie można uciec. I śpiewanie grubli i szum wiatru to jedyne dźwięki. Lubię dźwięk wiatru. Okej? Wow. Powiem Wam szczerze, jeszcze nigdy wcześniej nie grałem w grę tego typu. Widziałem, że są takie gry, to jest styl jakby 8-bit 3D, powiedzmy, w ten sposób. Ojej. Ojej, ludzie, dosyć płascy jesteście. Co się z wami stało? Co, patrzysz na mnie? Normalnie masz przód i tył, ale dwuwymiarowy w trójwymiarowym środowisku. Więc rozumiem, że to jest ta chatka, tak? I nie jesteśmy tutaj sami, o ile... Może jestem jednym z gości. Co my tutaj robimy? Nie wyglądasz jak... Nie przypominać złego człowieka. Lubię cię. No jak miło. Mogę biec. To miło. Czego ja szukam? Jaki jest mój cel? Halo? Goście powinni niedługo przyjść, prawda? Wy nie jesteście gośćmi? No, ale dobra. Hej. Wiesz co, że niektóre z tych technologicznych rzeczy, które tutaj masz, są bardzo ciekawe. Gdybyś chciał kiedyś coś sprzedać, to powiedz mi. A, czyli może ja jestem właścicielem. Jaka piękna chatka, naprawdę jesteś człowiekiem o wielkiej estetyce, zmysł estetyki. Fajnie, to znaczy, że ja jestem właścicielem, okej. Czy mogę tutaj coś zrobić? Nie. Może będę biegł, bo on najwyraźniej porusza się bardzo, bardzo powoli. Nie wiem, jaki jest mój cel, z tym też pogadamy. Widziałeś dziewczynę w kuchni? Chyba się spróbuję do niej podwalić. A no rób co chcesz, nie moja sprawa w końcu. Nie moja sprawa w końcu. Są goście w moim domu, nie mogę ich zostawić. No dobra. Ojej, chwileczkę. Jesteśmy z powrotem. Przepraszam was za to. Was bardzo za to. Dobra, rozmawiałem już z tym chłopakiem. No, mamy jakiś ciekawy obraz. Zobaczę, co jest na górze. O, ile w ogóle mogę tam pójść. Nie mogę, okej. Jest i dziewczyna. Cieszę się, że mogę pomóc ci z obiadem.
Aha, wiesz, nie powinno mnie tutaj być. Widziałeś chłopca w drugim pokoju, miałem się nim opiekować tego wieczora, ale jak usłyszałem, że jest przyjęcie, to nie mogłam się powstrzymać. Czy mógłbyś podać mi ten nóż? Pokroję chleb i go podam. No okej. Ten nóż. Chyba tak. Proszę. Proszę. Nie mogę jej dać tego noża. Ale mogę. Co? Mogę ci. Zaraz. O kurwa! O, rany Julek. Zabiłeś ją! O mój Boże! Zadźgałeś ją! Zabiłeś ją! Pomocy! Sąd ją zabił! Zadźgał ją kuchennym nożem! Naciskam kontrol. Kontrol to jest tylko kucanie. Ale po co ja ją zabiłem tej? Wszyscy mnie tutaj lubili niby. No tak. No tak, facet coś pierdolił o ciszy, o tym, o wietrze, o kurde gołębiach, czy co to tam było i może nie chciał, ale po co zapraszał kogokolwiek? No dobra, i co ja mam teraz zrobić? Co ja mam teraz zrobić? Mam nóż. Wszyscy ode mnie uciekają. Tutaj mamy co? Mamy piwnicę. Do interakcji i schodzimy na dół. Halo? A ty czym jesteś tej? O ja pierdolę tej. On miał tutaj kogoś tej w piwnicy! Zamkniętego! Ja nie mogę tej. Okej, czyli rozumiem, że jesteśmy przestępcą. Czyli to jest jedna z tych gier. Że jesteśmy tym niedobrym, ale się porobiło. No nic, okej. A co to jest tutaj? Kur! Fuck, dobra. Czym ty jesteś? Mogę coś z tobą zrobić? Nie. Może to był zły pomysł. Włączę z powrotem. Nie mogę włączyć światła! Cholera. No dobra. O! Ja pieprzę tej. Co to było? No było, ale zniknęło. No dobra. To idziemy dalej w takim bądź razie. A mianowicie idziemy z powrotem. Aha, zgasiłem światło w całym domu. Po co mi to było, ale dobra. Ładne obrazy. W ogóle podoba mi się, że. O, tu jest jeden. Hej! A! Czego chcesz ode mnie? Spierdolił. Okej. Okay. Podoba mi się to, że nie ma muzyki. Halo? Powiedziałem to w złym momencie. Gra normalnie czyta mi w myślach. Powiedziałem to w złym momencie. Co to? O! Jest harfa. Dobra, mamy muzykę, jest dobrze. Okej. Okay. Co my tutaj mamy? Łazienka. Fajnie, fajnie. Mogę umyć się. O, bidet! Wow! Wiecie w ogóle, co to jest bidet? W Polsce się czegoś takiego nie używa w ogóle. Ale ja wiem, co jest bidet. Nie mam tutaj nic, co mógłbym użyć, wykorzystać. Bardzo ładna harfa. Więc. O, idziemy na górę w takim bądź razie, bo tu już nic nie ma. Więc co jest celem tej gry? Zgaduję, że mam ich wszystkich. Zgaduję, że mam ich wszystkich zabić. Bo to jest to, co robią ludzie, którzy zapraszają innych ludzi na imprezy, którzy mieszkają w odosobnionych. O, tu jest ten. Odosobnionych domkach. Mogę coś z nim zrobić? Dudub! Ale się nastroiło, zrobił. Odwróć się. Tak jest! Zniknął na chwilę. No dalej! Okej. Okay. Co to jest? Gra stealth? Ja nie wiem, czy mogę. O, super.
Ale nie mogę biec teraz. Aha, okej. Wracaj tu! O kurde, patrzcie na to! On zostawia krew na... Super, chodź tu. AAAAAAH! Wow! Wow, okej. Sobie. No i gdzie on zniknął? Ja nie mogę tej. O, ktoś tu miał niezłe jazdy, widzę. No facet był po prostu szalony już od samego początku. Aha, tu mamy pianino. Pyk! Chodź tu. Chodź tu. Chodź tu, wracaj tu. Zaraz cię dorwę. Ale jestem fatalnym ogrysą, że nie potrafię ich zamordować na raz. Chodź tu, jest, udało się. Pomocy, pomóż mi. Boże, to jest straszne, ale gra... kurde! Spalaj. No, jak na taką prostą, graficznie grę, to jest bardzo graficzna. Okej, okay, znowu grę na pianinie, to nasza pani duch. Nie wiem, o co chodzi z tym. Ale dobra, chwileczkę. Dobra, jesteśmy z powrotem. Mam nadzieję, że to już ostatni raz, że muszę zrobić drobną przerwę, bo to naprawdę psuje nastrój. Okej, okay, tu był jeden tylko. A nie, jeszcze był ten młody. Kolejna łazienka. To jest chyba obraz Labradora. Ale okej, okay, to nie... O, jest! Mam go! No, krwawisz. Jakim cudem ty się ślizgasz się na tych, na kolanach? Normalnie to jest straszne, no ja nie wiem, no... Nie, a kurde... Po co ja to robię? Naprawdę, naprawdę, okej. Okay. To było straszne za pierwszym razem, to było straszne za drugim razem, za trzecim razem było zaskakujące, ale rozumiem, że taki jest wzór, tak? Że za każdym razem jak kogoś dźgnę, to ona mi się pojawi zaraz obok. Albo pojawi się w ogóle przypadkowo. Dobra, mam ci gdzieś. Stój sobie tam, nie obchodzi mnie to. Dobra, coś tu jeszcze jest ciekawego? Co by tu mamy? Mogę coś z tym zrobić? Nie, bardzo ciekawa gęś. Nie wiem po cholerę, ktokolwiek wytrzymał gęś, ale okej. Mamy pianino, które gra samo z siebie. Też nie mogę z nim zrobić nic, niestety. O, jest! Jeszcze jedna tutaj się schowała. Super, czyli tak, żeśmy zamordowali tą w kuchni, zamordowaliśmy chłopaka i tego gościa, było jeszcze dziecko i ta... no to jeszcze jakieś 2-3 osoby, włącznie z tobą. O nie, pomóżcie mi, chodź tu. Bang, no dalej, jest. Nie powinna była tu przychodzić. No tak, no słusznie, bardzo słusznie, no bo po cholerę przychodziłaś. My God, help me, mój Boże, pomóż mi. Aha, ona broni ich tak jakby. Czyli ja jestem szaleńcem, mieszkam w odosobnieniu, jestem po prostu odludkiem, czyli jestem po prostu świrem. I zamordowałem kobietę, trzymałem jej trupa w piwnicy i zaprosiłem osoby z zewnątrz na imprezę. Nie chcesz, nie chcesz, nie chcesz, papa. I co, jesteś tutaj? Ty też, spadaj. Okej. Tak. O, no dobra, kto tam jeszcze został? Tutaj chyba już nikogo nie ma. Znowu tu jesteś? Znikaj. No też cienki z niej duch, skoro nie potrafi nikogo uratować. Dobra, tu już nikogo nie ma. Jeszcze były drzwi na dole, więc wyjdziemy tamtędy. I zobaczymy, dokąd nas to zaprowadzi. Okej, okay, jesteśmy na zewnątrz. I... to jest całkiem duża chata. Od wewnątrz nie mamy dostępu do większości z tych pokoi w ogóle. Okej, okay, tu jest jeden z tych gości znowu. O, jesteś cholernym dewiantem, okej. Okay.
Ten gościu gdzieś tutaj ucieka. Będziemy go gonić i zniknął. Gdzie on poleciał? Ale ja... Czemu nie mogę biec teraz? O, tu jest. Dudum. Dudum. Dun 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 dun. No, chodź tu, wracaj. Polujemy na człowieka. Bang, okej. Okay. I... O, ojej! O mój Boże, tracę grunt pod nogami. Nie, no... Kręci mu się w głowie. Okularki mu się przekrzywiły i bing. Dobra. Nie odwracam się, bo wiem, że ta ma cholera stoi za mną. I nie mogę biec. Albo mi się wydaje, że już nie mogę biec. Kto tu jest? O, jest jeszcze jeden. O, kurde, to ten mały jest. Mamo, gdzie jesteś? Nie mówcie mi, że jego też muszę zabić. Muszę, prawda? No dobra. W końcu, co taki zatwardziały morderca jak ja? Przyszedłem po stala. Nie powinienem narzekać, prawda? Dobra, gdzie ten mały się schował? Albo tutaj? Nie. To gdzieś może tutaj. Tutaj widzę, że jest jakieś wejście. Jesteś tu? A, nie. Nie ma go. Dobra, to gdzie on się mógł schować? Pobiegł gdzieś tutaj, ale go nie widzę, więc musimy się cofnąć. To są drzwi wyjściowe? Nie pamiętam tego. Ale nie, nie, to są drzwi wyjściowe na pewno. I to chyba został nam już tylko ten mały. Tak mi się wydaje przynajmniej. Mogę tędy przejść? Nie, nie mogę. Więc gdzie on może być teraz? Dum, dum. Du, 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 dum. Du, du, dum, du, dum. Du, du, dum, du, dum, dum, dum. W ogóle co to jest? Fontanna? Jacuzzi? Co to jest w ogóle, kurde? A jeśli jacuzzi, to... Nie, to musi być fontanna, bo nie byłoby krzeseł dookoła. A ty tu jeszcze stoisz? No to se stój se. Ale normalnie ogrodzone ma to od świata i strasznie duży plac. Po prostu... Co to jest? Co to jest? No nie mówcie mi, że to ma być kort tenisowy tej. O, mogę przez to przejść, fajnie. Fajnie, super, dobra. Po cholerę mu kort tenisowy jest, jak on jest odludkiem. Nie rozumiem tego. Facet jest odludkiem, a ma kort tenisowy i gra sam ze sobą. Bawi się sam ze sobą. Okej, okay, bawi się sam ze sobą. To zabrzmiało bardzo źle. Chyba gorzej niż chciałem, żeby zabrzmiało, ale okej. Okay. Nie ma tego małego nigdzie. Jestem ciekawy, czy oni mogą się przemieszczać pomiędzy tymi przestrzeniami. Prawdopodobnie tak. Bo mi ten mały gdzieś tutaj zniknął. A jeszcze się tutaj przejdę. Dobra. Znikaj ty też. Co tak stoisz? Bang. Dobra. Znikaj ty też i wracamy do środka w takim bądź razie. Chyba został już mi tylko ten mały. Do ubicia. Aj, nie, żeby było, że mi to sprawia przyjemność. Do tej pory było całkiem fajnie, ale że tego małego też muszę zabić, no to jest mi trochę przykro. Nie, naprawdę, no troszeczkę jest mi przykro, bo to jest takie... W postalu to rozwiązali w taki sposób, że to były halucynacje. O, tu jest. No nic. Ojej. O, no to już jest graficzne tej. Ten mały jest na dwa strzały, bo dziecko. Morderca. Okej, okay. Żyje w małym domku odizolowanym od miasta.
Cisza jest prawem w takim miejscu. Mój dom jest czymś podobnym do nie... A, zaraz! Może to jest... Może to chodzi o to, może to jest ta dziewczyna mówi, bo to jest to samo, co było na początku. Lubię dźwięk wiatru. Tak spokojnie. Aha. I to było wszystko? Okej. No dobra, proszę bardzo, to był Calm Time. Co ja do cholery grałem? Dobra, powiedzmy tak, no, rozbijając to jakoś na czynniki pierwsze, graficznie bardzo ciekawa gra, bardzo fajny styl, dobry show udźwiękowiony, bardzo graficzny, jeśli chodzi o ten poziom brutalności, to było, dosyć ciężkie. Nie jestem pewny, jaka jest tutaj historia, o ile w ogóle. Zgaduję, że to, co było mówione, to nie mówił ten facet, ten szaleniec, tylko ta biedna dziewczyna, mi się wydaje, tylko to była ona. A może ten facet? Nie jestem pewien, no. Zabił wszystkich, a ta dziewczyna go nawiedza, prześladuje jako taka zjawa. A nie wiem, zagaście światła przyjemności życzymy tutaj. Oczywiście kudos tym artystom. Naprawdę lubię takich uzdolnionych ludzi. I co go dalej? Spacja. Myszka. Nic się nie dzieje. Więc skończyliśmy. To była bardzo ciekawa gra. Więc dziękuję mojemu drogiemu widzowi za polecenie mi jej. Mam nadzieję, że również wam się podobało. Nie jestem pewien... symulator szaleńca po prostu, no... Więcej się tutaj chyba nie da nic powiedzieć. Jeśli macie jeszcze jakieś gry, w które chcielibyście zobaczyć, jak gram, jakie jest moje zdanie na ich temat, oczywiście piszcie do mnie, zostawcie komentarz, dajcie tą łapkę, kciuk do góry. To mi się na pewno mi to bardzo pomoże i temu skromnemu kanałowi. A tymczasem z mojej strony to już wszystko. Do zobaczenia w następnym odcinku. Dobranoc.